Dzień dobry Państwu. Trochę mi ukradłeś show, Krzysztof, bo chciałam zacząć po angielsku i spytać, kto rozumie na sali po polsku. Kto z Państwa rozumie po polsku? Myślę, że większość. To jest nasza supermoc, słuchajcie. Polski to jest naprawdę supermoc. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Garnier. Pracuję w Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. I przede wszystkim, kto z Was słyszał kiedykolwiek o handlu ludźmi? Aha. Z czym Wam się kojarzy handel ludźmi? Mówimy handel ludźmi, myślimy co? Sex trade. Co jeszcze? Niewolnictwo. Niewolnictwo. Co jeszcze? Dzieci, handel dziećmi. Migrant workers, bardzo dobrze, super, świetnie. Porwania, kidnapping. Chciałabym powiedzieć, podzielić się z Wami moim doświadczeniem walki z handlem ludźmi w Polsce, jakkolwiek brzmi to bardzo, bardzo górnolotnie, ta walka z handlem ludźmi, ale tak właśnie jest. Zacznijmy od tego, że przytoczę definicję, bo jest to definicja skrócona z polskiego kodeksu karnego i według tej definicji handel ludźmi to, mówiąc krótko, werbowanie, przewożenie osób przy użyciu przemocy, przy użyciu oszustwa, gróźb, obietnic w celu wykorzystania tych osób. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Handel ludźmi odbywa się w celu wykorzystania ludzi do prostytucji, do innych form seks biznesu, do pracy, usług przymusowych, żebranie, bardzo duży problem, a nawet ludźmi można handlować w celu pobrania narządów do nielegalnych przeszczepów. Nie wiemy, czy to jest w Polsce, są różne hipotezy. Zakładamy, że niestety z tym również możemy mieć do czynienia. I teraz dwa słowa o moim zupełnie prywatnym doświadczeniu i o tym, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o handlu ludźmi. Przede wszystkim, a raczej o handlu kobietami. Czy ktoś na sali jest na tyle dorosły, żeby pamiętać takie czasopismo Forum? Przedruki prasy zagranicznej. Maria. Tak. Jako nastolatka czytywałam to pismo i jakoś tak na początku lat 80. przeczytałam tam tekst o kobietach z Ameryki Łacińskiej przewożonych w ładowniach statków do Holandii i tam sprzedawanych do burdeli, wykorzystywanych do prostytucji. Pomyślałam wtedy, rany boskie, to jest niemożliwe przecież w tych czasach, po czym natychmiast zapomniałam. 10 lat później spotkałam tę uśmiechniętą kobietę ze zdjęcia. Widzicie ją? Bo ja to jej tu nie widzę, widzę ją tutaj. To jest Rentje Kostra. To jest Rentje Kostra z Holandii, która w latach 90. przyjechała do Polski, w 93 roku i spotkała się, miała wykład, opowiadała nam o tym, jak strasznie wykorzystywane w Holandii są polskie kobiety, jak strasznie cierpią wykorzystywane w prostytucji kobiety, którym obiecano pracę kelnerek, którym obiecano pracę pokojówek, którym obiecano tak zwaną normalną pracę, a trafiły do seks biznesu. Trenci miała taki pomysł, żeby również coś zrobić w Polsce. 2 lata później już dla niej pracowałam. 2 lata później, w 1995 roku, rozpoczęłyśmy realizację programu prewencji handlu kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, programu La Strada. I teraz mały wtręt, ponieważ tematem ogólnym mów dzisiejszych każdy speaker powinien się w jakikolwiek sposób odnieść do transformacji. Hasło transformacja, odzew, handel ludźmi, niestety. W 1989 roku, kiedy do Polski przyszły zmiany, te wspaniałe zmiany, które przyniosły nam wolność, przyniosły nam również poważne problemy, między innymi takie jak handel kobietami, handel ludźmi, praca przymusowa, wyzysk. I to jest odniesienie transformacyjne numer 1. Odniesienie numer 2 będzie za chwilę. Proszę Państwa, program prewencji handlu kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej miał na celu pomaganie ofiarom handlu ludźmi, które zostały zwerbowane w Polsce, wywiezione za granicę i zmuszone do pracy w prostytucji. Tylko wtedy, tylko
z takimi osobami wtedy pracowałyśmy. Ten seks biznes wyglądał mniej więcej tak jak na zdjęciu. To jest akurat zdjęcie z Tajlandii. Ale burdele w Europie Zachodniej wyglądały bardzo podobnie. Zdjęcie po prawej przedstawia budynek w Alei Armii Ludowej w Warszawie, gdzie było nasze pierwsze biuro. Pierwsze biuro w malutkim dwupokojowym mieszkanku, gdzie założyłyśmy fundację La Strada, gdzie założyłyśmy organizację, która bardzo chciała pomagać kobietom, która bardzo chciała przygotowywać ludzi do bezpiecznej emigracji, bardzo chciała prowadzić działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa, na rzecz zmiany stosunku do handlu ludźmi. Ale wtedy tak naprawdę wszystko było niesamowicie proste. Żadna z nas wtedy nie przypuszczała, że poświęcimy temu problemowi, poświęcimy idei zwalczania handlu ludźmi 20 lat naszego życia. W tej chwili 21 rok. We wrześniu La Strada będzie święcić swoje 21 urodziny, co to oznacza, że możemy już kupować alkohol, że będziemy mogły kupować alkohol według prawa niektórych krajów. No właśnie. Wszyscy współczuli tym biednym, młodym Polkom wywożonym za granicę. Wszyscy w połowie lat 90. ubolewali, że te wspaniałe młode kobiety są wywożone i zmuszane do prostytucji. Ale tak naprawdę w ciągu kilku lat okazało się, że Polska stała się również atrakcyjnym rynkiem pracy dla cudzoziemców. Pojawiły się kobiety, ale potem też mężczyźni z Ukrainy, z Białorusi, sporadycznie z Rosji, z Bułgarii. Pojawili się cudzoziemscy pracownicy i szczerze mówiąc, myślenie o handlu ludźmi w Polsce troszeczkę się zmieniło. Nagle okazało się, że to już nie są biedne, młode kobiety, to już nie są te wspaniałe młode Polki, to już są ludzie, którzy zabierają nam pracę, pomimo że wykonują najpodrzędniejsze zajęcia, pomimo że sprzątają nasze mieszkania, pomimo że opiekują się naszymi starymi krewnymi, pomimo że zajmują się budowlanką, ogrodnictwem, zabierają nam pracę. To, że są oszukiwani, przecież mogli zostać u siebie. O co tutaj chodzi? To, że kobiety są wykorzystywane, to, że kobiety są ofiarami przemocy, o co chodzi? Przecież to są tylko ukraińskie kurwy. Dlaczego mamy im współczuć? I nagle okazało się, może nie tak nagle, ale okazało się, że już nie jest tak prosto. Zwłaszcza, że czekało nas kolejne wyzwanie i kolejna, słuchajcie, transformacja. Kolejne odniesienie transformacyjne, 2004 rok. Co się wtedy wydarzyło? Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Te trzy kraje, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, otwarły swoje rynki pracy dla Polaków i fala ruszyła. W pierwszym roku wyemigrowało według bardzo luźnych szacunków około 1 000 000 obywateli Polski. My się nadal zmagamy ze skutkami tej fali, wyobraźcie sobie. Nadal do Polski powracają osoby, które wtedy wyjechały. Do Polski nadal powracają osoby, które wtedy postanowiły szukać lepszego życia. Głównie w Wielkiej Brytanii, ale też w Irlandii, z której wracali kilka lat temu, bo zaczął się tam kryzys. A do Szwecji to w zasadzie w ogóle nie wyjeżdżali, ale może nie mam racji. I cóż, okazało się, że stoi przed nami ogrom pracy. Że skończyło się fajnie, że nadal jesteśmy ideowcami, ale robota stała się po prostu ciężka. Przez wiele instytucji państwa byłyśmy postrzegane jako takie nieszkodliwe wariatki, które mają pewną ideę fix. O, chcą to takie panie, co chcą pomagać prostytutkom. Ha, 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 ha. Proszę państwa,
Tak, oczywiście. Pomagałyśmy prostytutkom. Pomagałyśmy prostytutkom z Polski, pomagałyśmy prostytutkom, które wracały z Niemiec, ale także tym, które przyjechały do Polski. Albo pracować w seksbiznesie z własnej woli, albo niestety nie z własnej woli. Wszystkim oszukanym, wszystkim potrzebującym, bo my tak naprawdę pomagamy absolutnie każdej osobie, bez względu na płeć, wiek, bez względu na status społeczny i język, którym się posługuje. A tych języków w naszej pracy przewinęło się nie wiem ile, ale pewnie ze 30 różnych. Czy ktoś z Państwa wie, w którym kraju używa się języka Wolof? My już wiemy. Wiemy też, gdzie szukać tłumacza z języka Wolof w Polsce. Bo kilka lat temu trafiła do nas kobieta, obywatelka Senegalu, mówiąca tylko Wolof. Wiemy, gdzie szukać tłumaczy języka tajskiego. Wiemy, gdzie szukać tłumaczy mandaryńskiego, kantońskiego. Wiemy też, gdzie się mówi w języku Luganda. Niesamowita wiedza. Natomiast nie zmienia to faktu, że za każdą historią stoi człowiek, stoi konkretna osoba, która potrzebuje. Która potrzebuje, aby jej pomóc w mniejszym lub większym zakresie. Która potrzebuje, aby coś dla niej zrobić. I teraz tak, proszę Państwa. Nasi klienci. Czy kogoś razi określenie klient? My mówimy o naszych, o osobach, które się do nas zgłaszają jako pokrzywdzone. Mówimy o nich klienci. Czy to może kogoś razi? Nikogo nie razi. Cudownie. Czasami spotykam się z takim zarzutem, Jacy klienci? No a kto? Podopieczni. No nie, to nie jest tak, że my się tak tymi ludźmi opiekujemy. Przede wszystkim staramy się usamodzielnić ich. Staramy się doprowadzić do sytuacji, kiedy będą panować nad swoim życiem. W większości przypadków nam się to udaje, chociaż czasami jest to bardzo długi proces. I teraz tak, niektóre organizacje, zwłaszcza amerykańskie, lansują tezę, że ofiary handlu ludźmi to młode kobiety wyrwane z kochających, cudownych domów, wywiezione daleko od ojczyzny i sprzedane do prostytucji, sprzedane do burdeli, zmuszone do prostytucji i że wystarczy je tylko uratować, a one będą takie wdzięczne. Wiecie, czego się nauczyłyśmy w ciągu pierwszych lat naszej pracy? Nauczyłyśmy się nie oczekiwać wdzięczności. Nauczyłyśmy się pracować jeszcze ciężej i jeszcze bardziej rozumieć ludzi, którzy do nas przychodzą. Na pewno nie oczekujemy od nich wdzięczności, bo nie mamy prawa. Nasze klientki czasami wyglądają tak jak te dwie urocze pensjonarki. Zgłaszają się do nas sympatyczne młode kobiety, które spotkało coś przykrego w życiu. Ale obecnie 40% naszych klientów, naszych pokrzywdzonych, to panowie, w tym stylu. To akurat jest Richard Gere z jakiegoś filmu, ale w tej chwili 40% naszych klientów to są ludzie, którzy na pewno nie wychowali się w ciepłych, kochających domach. To są ludzie, którzy poza traumą handlu ludźmi mają za sobą doświadczenie szantażu, często masywnej przemocy, pobić, ale też bezdomności, uzależnień. I my z tym wszystkim musimy się zmierzyć. Czasami słyszymy, dlaczego wy im pomagacie? To jest margines. To jest margines? Może i tak. Ale to są ludzie. To są ludzie, oni są. I tak naprawdę nikt nie chce się nimi zajmować. Nagle okazało się, że ci panowie, którzy wracają z Anglii, po 10 latach spędzonych w sortowni śmieci, nie mają dokąd pójść. Nie mają rodziny, nie mają nikogo bliskiego, mają tylko nas. Więc to, co robimy, robimy dla nas. Dla nich. I teraz tak. Po 20 latach nadal jest wiele do zrobienia. Wiecie dlaczego? Wiecie, dlaczego nadal mamy co robić? Bo my jako społeczeństwo ciągle pozwalamy na handel ludźmi.
my jako społeczeństwo, nie tylko my jako polskie społeczeństwo, każde społeczeństwo europejskie czy amerykańskie, niemieckie, francuskie, jakiekolwiek, pozwala na handel ludźmi. Każde społeczeństwo jest szczerze zainteresowane tym, aby pozyskiwać tanią siłę roboczą. Każdy chętnie zatrudni ukraińską sprzątaczkę i zapłaci jej co łaska. Każdy chętnie zatrudni panią i powie, my ją traktujemy jak osobę z rodziny. Co to znaczy traktujemy ją jak osobę z rodziny? To znaczy nie płacimy jej. Każdy chętnie pójdzie do burdelu, skorzysta z usługi seksualnej, a następnie, przepraszam, kopnie dziewczynę i powie, to tylko prostytutka, nie muszę jej płacić, nie zasługuje na nic więcej. Pozwalamy na to, słuchajcie. Bardzo bym chciała, żebyście o tym pomyśleli i żeby to myślenie sprawiło wam pewną niewygodę. To jest nasz zespół. To są ludzie, którzy codziennie pracują, aby ofiary handlu ludźmi mogły dostać to, na co zasługują, bo przez te 20 lat także lobbing Lastrady doprowadził do wielu korzystnych dla ofiar handlu ludźmi zmian prawnych. Dzięki temu, że Lastrada wywierała nacisk na instytucje państwa, ofiary handlu ludźmi w Polsce mają prawo do czasu do namysłu, mają prawo do pobytu legalnego, mają prawo do pracy. Mówię tu o cudzoziemcach. Mają prawo do pomocy społecznej. Są zrównane w prawach z obywatelami Polski. Jesteśmy z tego bardzo dumne. Jesteśmy bardzo dumne z tego, że państwo polskie zdecydowało się im te prawa przyznać. Dzięki temu troszeczkę poprawia się ściganie przestępstwa handlu ludźmi. I teraz tak, zacznę od Maćka, bo najłatwiej go zobaczyć. Zdecydowałyśmy się zatrudnić mężczyznę po 15 latach pracy tylko w gronie kobiecym, kiedy zaczęło się pojawiać coraz więcej mężczyzn. Maciek, nasz pracownik socjalny. Troszeczkę wyżej, Agnieszka, administracja, finanse. Dzięki niej wszystkie nie siedzimy za przekręty finansowe. Lena, mediatorka kulturowa. Magda, administracja, ta, która się tak cudownie śmieje. Karolina, pedagogzka, specjalizuje się w pracy z nieletnimi. Tutaj pod nią dwie Agnieszki, pracownice schroniska. Poniżej Ania, która również pracuje w schronisku. Na dole Patrycja, nasza psycholożka. Po środku Beata, pracownik socjalny schroniska. Dorota, psycholog. Michalina zajmuje się pomocą w badaniach i sprawach administracyjnych. Na dole te trzy gracje, zarząd fundacji. Irena Dawitolczyk, Laura Koba i ja. Ciągniemy ten wózek od 20 lat. I uważamy, że nadal jest wiele do zrobienia. Bardzo serdecznie dziękuję.